Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przyzwyczailiśmy się Wielki Czwartek przeżywać w atmosferze podniosłej, pełnej pogody ducha, radości, jakiegoś wewnętrznego spokoju i dla wielu nieskrywanego wzruszenia związanego z gestem obmycia nóg. Ten uroczysty klimat, myślę, jest wynikiem głębokiego przeżywania z wiarą pamiątki ustanowienia Eucharystii, kapłaństwa i przykazania braterskiej miłości. I w tym radosnym nastroju możemy jednak zapomnieć o jednym małym epizodzie, który nastąpił w dalszej części ostatniej wieczerzy po opisanym w dzisiejszej Ewangelii fragmencie o umyciu nóg, a poprzedził właśnie ustanowienie Najświętszej Ofiary i przekazanie władzy apostołom do jej sprawowania. A tym, w cudzysłowie, zapomnianym epizodem była zapowiedź zdrady i ujawnienie zdrajcy. Niestety tak. Wielki Czwartek, czy chcemy, czy nie chcemy o tym pamiętać, naznaczony jest ludzką zdradą. Więcej. Napiętnowany jest zdradą tego, który został przez Chrystusa wybrany na apostoła, który z nim przebywał od początku, który znał go więcej i lepiej niż inni, który miał otrzymać kapłańską misję w Chrystusowym Kościele. Czym więc była zdrada Judasza, że warto na ten fakt zwrócić uwagę mimo dzisiejszego uroczystego nastroju? Niewątpliwie ta zdrada była zapowiedzią i prototypem każdej ludzkiej zdrady miłości. Tej miłości pisanej małą literą i tej, którą nazywamy miłością wcieloną. Jest zapowiedzią, i to trzeba powiedzieć na pierwszym miejscu, wszystkich zdrad kapłańskich, tych wielkich, niosących sobą słuszne zgorszenie, ale niesłuszne zwątpienie, i tych małych, o których nikt nie wie, a które również ranią
Kościół i osłabiają moc kapłańskiej posługi. Ale dalej, zdrada Judasza jest zapowiedzią każdej zdrady małżeńskiej. I to nie tylko przeciwko szóstemu przykazaniu, ale przeciwko miłości i jedności rodzinnej. Przeciwko każdej formie miłości rodzinnej. Echem zdrady Judaszowej jest każde sprzeniewierzenie się życiowemu powołaniu i zaufaniu, jakim kogoś obdarzono. W zdradzie Judasza tkwi każde niegodne przyjęcie czy wyznaczenie urzędu, godności czy funkcji, zwłaszcza społecznej. Zdradą Judasza jest świętokradcze, czyli niegodne przyjmowanie sakramentów świętych. Moi drodzy, można by tak jeszcze długo wyliczać i zobaczymy, ileż tych ludzkich zdrad, niewierności, oszustw i zakłamania kryje się w tym zapomnianym epizodzie z ostatniej wieczerzy. Ale kiedy mówimy o Judaszowej zdradzie, to musimy zauważyć, że o nikogo Pan Jezus nie walczył tak, jak o Judasza. Głośno ostrzegał, że biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy zostanie wydany. Judasz to słyszał. Nie ukrywał, że wie, kto go zdradzi, ani wobec samego Judasza, ani wobec pozostałych uczestników ostatniej wieczerzy. Jakby motywował Judasza do tego, żeby się jeszcze wycofał. Nie zrobił tylko jednego. Nie zatrzymał go na siłę. Pozostawił mu wolność wyboru. Nawet w tak dramatycznej sytuacji uszanował jego wolność. I po dziś dzień Pan Jezus czyni tak samo, gdy zawodzą go ci, których on wybiera do pełnienia takiej czy też innej misji czy powołania życiowego. Ostrzega, upomina, daje dowody, że nie cofnął swojej miłości, ale nie zatrzymuje nikogo na siłę. Jest gotów podjąć ryzyko utraty człowieka, gdyż liczy się z jego wolnym wyborem. Nie manipuluje człowiekiem, nie zmusza, ale bolejąc nad odejściem przyjaciela, pozostawia mu całkowitą wolność. Bo taka jest właśnie miłość Boga, która tkwi w tym, że mimo ciągłych naszych zdrad Bóg nigdy nie przestaje nas kochać i nigdy nie przestaje pochylać się nad naszymi brudnymi, nie tylko stopami, ale i sercami. Nie przestaje ich nigdy obmywać, jeśli mu tylko na to pozwolimy, nie wodą, ale swoją krwią przelaną na krzyżu. Nie przestaje do nas nigdy wyciągać ręki, nie z kawałkiem chleba namaczanym w gorzkich ziołach, ale ze swoim ciałem zanurzonym w kielichu gorzkiej męki. I do końca świata nie przestanie powoływać na swoich apostołów zwykłych, grzesznych ludzi, wśród których znajdą się jednostki gotowe go zdradzić za mniej nawet niż 30 srebrników. Ale znajdą się też całe zastępy tych, którzy dla niego i z nim gotowi są pójść na ukrzyżowanie. O tych pierwszych będą pisały wszystkie gazety, a imiona pozostałych będą zapisane tylko u Boga w Księdze Życia. W czym więc tkwi wielkość tego Wielkiego Czwartku, bo chyba nie w zdradzie Judasza? Myślę, że najlepiej ujął to święty Jan w krótkim stwierdzeniu w dzisiejszej Ewangelii, w słowach: do końca ich umiłował. Do końca, to znaczy takimi, jakimi są. Porywczymi i niestałymi, jak święty Piotr. Spokojnymi i melancholijnymi, jak święty Jan Apostoł. Dociekliwymi, jak Filip. Nieufnymi i niewiernymi, jak Tomasz. Gotowymi zdradzić i sprzedać, jak Judasz. I moi drodzy, każdy z nas zasiadł dzisiaj tutaj z Chrystusem do ostatniej wieczerzy. Każdy wybrał sobie tutaj miejsce, bliższe lub dalsze,
ale przy wspólnym stole. Każdego z nas Chrystus obmył i wprowadził do swojej rodziny przez sakrament chrztu i chce nas ciągle karmić swoim ciałem w Eucharystii. Każdy z nas odciska znak swojej niepowtarzalnej osobowości na żywym ciele Chrystusa, którym jest Kościół. I każdy z nas może ten stół opuścić, ponieważ jest wolny i może udać się w noc obojętności, grzechu i niewiary. Opuściwszy jednak, może zawsze powrócić, bo Chrystus do końca będzie czekał ze swoją miłością miłosierną. Do końca gotów przebaczyć wszystkim Judaszom wszystkich czasów, tak jak w ostatniej chwili przebaczył łotrowi na krzyżu w godzinie śmierci. I to, myślę, jest najbardziej istotne przesłanie Wielkiego Czwartku, niosące radosną nadzieję na nieskończone Boże miłosierdzie. I niech ta nadzieja Bożej miłości, poszukującej człowieka do końca, towarzyszy nam na drogach codzienności i zachęca nas do wierności wobec Tego, który do końca nas umiłował. Amen.